Grzegorz Kostok jest z nami, środkowy Jastrzębskiego Węgla. Grzegorz, ogromne gratulacje, w 100% zasłużyłeś na to zwycięstwo. Co na gorąco możesz powiedzieć o tym meczu, może co zdecydowało twoim zdaniem o waszym końcowym zwycięstwie? Zdecydowały na pewno błędy. Był to bardzo ciężki mecz, bardzo rwany mecz, praktycznie w każdym secie. Mieliśmy sporo punktów przewagi, jednak gdzieś to wszystko mogliśmy stracić. Rzeszów postawił wszystko na serwis i naprawdę zdobyli parę cennych punktów. Całe szczęście się skończyło tak, jakbyśmy tego chcieli. Zrobiliśmy mały krok. Przede wszystkim trzeba się skupić na swojej stronie, swojej grze, ponieważ gdyby nie te błędy, to ten mecz może by wyglądał jeszcze spokojniej. Myślę, że czeka nas bardzo ciężki mecz i jedziemy tam naprawdę z podniesioną głową, ale z wiedzą, że trzeba się przyłożyć do każdej piłki. Jasne, Grzegorz, ale wielkie drużyny poznaje się po tym, że one potrafią wyciągać wnioski już w trakcie spotkania. Wy w drugim secie daliście się prawie dojść, w trzecim już nie pozwoliliście zawodnikom, w czwartym nie pozwoliliście zawodnikom z Rzeszowa na skuteczną pogoń. To prawda, że ta głowa chłodna, gdzieś może końcówka tego czwartego seta, to było decydujące w tej końcówce? Myślę, że tak. Też troszeczkę może sportowego szczęścia po stronie Rzeszowa w tym trzecim secie było. Wiedzieliśmy, że taka pasja na serwie musi się skończyć i że w końcu to szczęście odwróci się i będzie po naszej stronie. Stało się to w czwartym secie. Na pewno wyciągnęliśmy wnioski szybko, ale po prostu drużyna Rzeszowa grała świetnie i pozostaje się cieszyć i skupić na kolejnym spotkaniu. Ja wiem, że na przestrzeni kilku dni ciężko cokolwiek zmienić, to jest raptem kilka jednostek treningowych, więc nie spytam, co zmieniliście, ale zapytam, skąd takie pozytywne nakręcenie, bo Maciek mówi, że od 2-3 dni chodził tak, jak miał za chwilę wybuchnąć. Też tak miałeś, że czułeś taki, nie wiem, jakby tykał zegar odliczający bombę? Czułeś coś takiego? Może nie, bardziej czułem spokój, wiedziałem, że tylko spokojem i pracą można do czegoś dojść i wiadomo, młodzi, zdolni czasami kierują się tym na chwilę, co siedzi w głowie. Ja sobie zdawałem sprawę, że będzie to bardzo ciężki mecz, ale wierzyłem w nas, wierzyłem w naszą siłę, wierzyłem we wszystko, co jest po naszej stronie. Tak naprawdę ten mecz skończył się i tylko mógł się wygrać po naszej stronie. Jesteśmy drużyną, która z każdym się może bić. Co prawda w meczach z Aksą daliśmy troszeczkę ciała. Dlatego tym bardziej chcieliśmy pokazać taką prawdziwą naszą twarz, bo tylko poprzez złą grę mogliśmy tak naprawdę skręcić swoje szanse. Nikt by nas nie winił, nawet jeżeli byśmy przegrali ten mecz, ale zagrali tak jak my. Więc to nam wpajał trener i tylko poprzez troszeczkę spokojniejszy trening mogliśmy do tego dojść. Coś jeszcze, Grzesiu, mega pozytywnego, to, że ja przechadzałem się, nie wiem, godzinę, półtora przed meczem. Kibice nie mówili nic o Zaksie, mówili tylko, jakby tu pokonać Resowi. Ja wiem, że wsparcie kibiców wyczuliście, ale to było fantastyczne, że oni dostaliście dwa razy lanie od Zaksy, a oni w ogóle jakby tych meczów nie było, oni jakby skupiali się na tym, że to jest finał Mistrzostw Polski, bo dla nich takie miałem wrażenie, że to był finał Mistrzostw Polski. No tak, kibic. Prawdziwy kibic jest wtedy, kiedy jest źle i kiedy jest świetnie. Tu na hali hala nas dzisiaj bardzo wsparła, zwłaszcza w tym drugim secie, gdzie troszeczkę pod koniec może spuściliśmy głowy, jednak te trudne punkty plus ten doping to była taka fala, która nas pchnęła w tym spotkaniu. I no, cieszymy się, że mamy takich fanów, którzy wierzą w nas, ponieważ jeżeli wszyscy dookoła wierzą, to nam pozostaje też uwierzyć we własną siłę i we własną grę. Tak na koniec mówię, że tej młodzieży. Młodzież pewnie pomyśli sobie, dobra, wygrywamy szybko dwa sety i mamy brązowy medal, ale jak znam Grzegorza Kosoka, to on mi powie, że on jedzie tam po 3-0 albo 3-1, żeby przypieczętować. Jadę po wygrany mecz, tak jak wspomniałem, jest to mały krok. Może jedni powiedzą, że jest to wielki krok, że jedziemy tylko po dwa sety, po punkt, ale jest to mały krok, bo Rzeszów na swojej hali pokazał, że umie grać i tak naprawdę musimy się na tym skupić, musimy się skupić przede wszystkim na tym, że jedziemy po cały mecz.
Jak się myśli tylko o dwóch setach, to czasami niepotrzebne nerwy się mogą wkraść po jednym, dwóch przegranych. Trzeba się skupić na tym, żeby pojechać po cały mecz. Ja nic nie mówię, oddaję mikrofon i bardzo proszę, zaproś kibiców do Rzeszowa i pewnie chciałbyś kogoś jeszcze pozdrowić, więc to jest twój czas. Pozdrawiam moją żonę, córkę, pozdrawiam wszystkich moich bliskich, pozdrawiam wszystkich fanów, którzy nas wspierają i zapraszam na kolejne spotkanie, które odbędzie się już za parę dni. Na pewno damy z siebie wszystko i na pewno będzie to świetny mecz. Dziękuję bardzo.